Ruszyła sprzedaż biletów na Sądecką Jesień Kulturalną. Organizator, czyli Miejski Ośrodek Kultury, liczy, że w tym roku imprezę uda się zorganizować. Tę zaplanowaną w roku ubiegłym trzeba było odwołać z powodu obostrzeń w związku z pandemią koronawirusa. Sądecka Jesień Kulturalna ma być odpowiednikiem jesiennego festiwalu teatralnego, wydarzenia artystycznego cieszącego się ogromną popularnością wśród sądeczan, który po ponad 20 latach przeniósł się do Starego Sącza. W Nowym Sączu w ramach Sądeckiej Jesieni Kulturalnej zaplanowano spektakle teatralne oraz koncerty, które mają się odbywać w nowym amfiteatrze w Parku Strzeleckim. Będzie to duża impreza, którą chcemy przeprowadzić między 10 września a 3 października tego roku. Chcemy wystartować teraz, żeby można było spokojnie nabyć bilety, spokojnie zaprezentować propozycje, które mamy w zanadrzu, które pan dyrektor za chwileczkę przedstawi. Mam nadzieję, tak jak powiedziałem, że warunki covidowe pozwolą nam na to, żeby ta impreza się odbyła. W internecie ruszyła już sprzedaż biletów na niektóre spektakle teatralne. Bilety, które w tej chwili w części są dostępne już do sprzedaży, dzisiaj w tym momencie, jak ja to mówię, już na naszej stronie możemy te bilety zakupić. Natomiast żeby Państwu umożliwić sukcesywne zaopatrywanie się, no bo oferta jest dość bogata, będziemy tą paletę biletów uzupełniać systemowo na przestrzeni tych paru miesięcy, o czym będziemy Państwa informować. A wszystkie informacje dotyczące Sądeckiej Jesieni Kulturalnej są dostępne na stronie internetowej.